Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Moonlighterka. No i kochani, co my dzisiaj będziemy robić? Co my w ogóle tutaj mamy? Mamy 273 tysiące. Mamy, z tego co pamiętam, tutaj już odpalony, tak, odpalony portal, którym możemy wrócić do tego miejsca, z którym skończyliśmy w sumie poprzednio. Ale dodatkowo jeszcze musimy się ulepszyć. To już mamy ulepszone. Co my w ogóle mamy ulepszone? Nie mamy jeszcze tylko butów ulepszonych. I buty chciałbym w tym odcinku ulepszyć i może nawet spróbować już bossa. Może by człowiek spróbował. Brakuje nam jednego stripsa jeszcze. Więc ja bym to zrobił w ten sposób, że dokładniej wystawił ten cały złom, który w tej chwili mamy. To jest nam niepotrzebne w ten sposób, więc możemy to śmiało wszystko ogarnąć. To też. Tak naprawdę żaden czas nas tutaj nie goni, więc w sumie to jest spoko. Możemy się tu pobawić trochę. To jeszcze wystawimy. Ja bym te stripsy kupił, tylko nie wiem, po ile te stripsy mogą być. Bo powiem szczerze, że może nawet teraz już byśmy poszli na tego bossa. Chociaż kurde, no nie wiem. 273 tysiące, na powrót nam jeszcze jeden starczy, przynajmniej tak mi się wydaje. Wiecie co, dobra, inaczej to zrobimy. Pójdziemy teraz do dungeonu. Pójdziemy do dungeonu, tam mamy chyba ten łuk nawet w skrzynce. I przed bossem, w razie czego się dopiero zatrzymamy. Zawsze więcej lutu, prawda? Prawda. Potki są, co prawda tylko dwie, bo nas ostatnio skopali strasznie. Ale coś tam jest. Wracamy do dungeonu. Jest nocka, większy lut, większy drop. Myślę, że będzie git. Najbardziej bolą mnie to bossy. Znaczy bossy, mini bossy w sumie. Ja już będę chciał w sumie powoli starać się skończyć tego Moonlightera, bo nie wiem nawet na którym odcinku jesteśmy. Jedna z dłuższych serii w sumie. Dobra, jak to wygląda? To jest już przejście. Idziemy na drugi level. Dobra, tym się robiło to, tym był skok. O, potka. Z tego co pamiętam, tu musimy ich pozabijać wszystkich. Dobra. No, jeszcze jeden jest. O. Więc kolejnego wypuścisz? Nie zdążył. Piękne cewki do nas wpadły. I tam widzę, że mamy jeszcze... Mamy tam jeszcze notatkę, tylko pewnie już tą notatkę czytaliśmy. O, jakiś dziwny lag spike. Dziwna niebieska energia, którą emanuje ten loch, jest wszędzie. Nawet w ścianach. Przenika przez żelazo, ale wydaje się, że drewno ją blokuje. Nie jest dziwna energia, tylko to jest prąd. Dziwna niebieska energia, no kto by pomyślał? No oczywiście, musiałem dostać. Ej, ja już nie mam żadnych tarcz? To ja także bym poobrywał? I takie właśnie dungeony są słabe. Bo nie wiem, jak je zagrać. Dobra, zaczęło takie zagrać. Dobra, czyli nie mamy już żadnych tarcz. To jest problem. Nie powiem, że nie jest to... Wow. No i strasznie się zagubiłem. Bardzo się zagubiłem. Ten poziom był bardzo słaby dla mnie. Mega słaby. Zagubiłem się. Za mało miejsca. No i chyba będę musiał potki użyć. No dobra. Nie ma.
No jak? No kurde, jaki to ma zasięg? No bez jaj. Co tu się odwaliło? Co tu się od nie pawliło? Jeszcze się lepiej zaułek, świetnie. Kurde. Nie no, ewidentnie musimy ulepszyć sobie cały nasz sprzęt, bo my takie DPS-y dostajemy po dupie, że to jest po prostu porażka. Ja już nie mam w sumie jednej potki i nie mam pół HP. Ponad pół HP. A ja jeszcze nawet nie zbierałem na powrót. I to mnie martwi. To mnie bardzo martwi. Dobra. O, nowy przedmiot. Jeszcze się spierdzielił. Biedaczek się spierdzielił. Dobra, bierzemy i te maski. To chyba poleciało do skrzynki, ale nie wiem. Nie wiem, na jakiej zasadzie działa... Oj, przepraszam. Nie wiem, na jakiej zasadzie działa właśnie ten event, który tam się nam pokazuje. Co to jest? Jajo zasobnika energii. Świetnie. Jajeczko. To ja sobie, wiecie co, wezmę to w rajeczego tak na zaś, jakbym miał to po prostu stracić. Miałbym to przegrać. To jajko chcę sobie zostawić. To jajko sobie chcę zostawić. Cewka, dobra. O. Siadło. Siadło. W ogóle mam dzisiaj taki fajny, luźny dzionek. No nie wiem, czy to naprawdę znika, czy to jest wysyłane. Jakie to ma dziwne te klątwy. No to niszczy. Po powrocie do miasta. Efekt klątwy. Blokuje jeden przyległy przedmiot. Ale jak blokuje? W jaki sposób go blokuje? Bo ja naprawdę nie wiem, jak to ma działać. Tego nam chyba gra nie wyjaśniła w żaden sposób. Czyli tam jest już boss. A tu bossa jeszcze nie ma. No ta... Za 500 mi zawalił? Czy to ja mu zawaliłem za 500? Kurde. Ej, ale to był urf. To był urf. Udało się. I nawet się nie zabiliśmy. No tylko tu już nic nie zostało, dobra. Czy ja się chcę nawalać z nimi? No chcę. Najwyżej będę żałował. No co? A tu slimy są, nie zauważyłem ich. Nie zauważyłem tych slimów, nie zauważyłem ich. Nie zauważyłem tych slimów, no. Dobra, otwieramy to. Lipa. Lewej lub prawej części. To szału nie ma, dupy nie urywa. Szału nie ma, dupy nie urywa. No i tego nigdzie nie wsadzimy. Ej, tu jest kolejne jajo. Jajko to ja chcę. Jajeczka to ja biorę. Tu ten kabel się ładnie zestankuje. Dobra. Myślę, że jest w sam raz. Teraz pytanie, czy ja chcę już wracać. Nie mamy stripsów złotych. Mamy dwa jajka, których nie sprzedamy. No to jest kurde problem. To jest kurde problem. No i pytanie też, czy my damy radę jakąś kasę jeszcze zgromadzić. Dobra, wracamy, bo i tak w sumie dużo już więcej tutaj nie zrobimy. No 80 tysięcy, no dużo. O, lukowałem osiągnięcie. Going for supplies.
sobie jeszcze kawkę popijam, bo to jest w sumie dzień, w którym oglądacie ten odcinek, czyli jak zwykle, moje niedbalstwo, delikatnie, mogę wczoraj nagrać. No i tych jajek nam się robi coraz więcej. Marionetki jeszcze nie mamy. Mimika nie mamy. Mały szlam z lochu leśnego też go nie mamy. I elektryczny szlam. Czyli dwóch szlamów. No to powiem wam, że tam tak niewiele już brakuje tych peców. Niewiele tych peców naprawdę brakuje. Niewiele tych nam peców brakuje. Dobra, myślę, że otworzymy sobie sklep. To jest dobry pomysł, prawda? Tylko ja sobie jeszcze tutaj popatrzę, czy ja coś mogę podokładać. Bo... jednak szkoda miejsca. Szkoda miejsca sobie marnować. Tu ten Mercury nam zostaje. Tu w ogóle spawarka była jeszcze jedna. Nie wiem, czy ona chyba po 5 tylko stakuje, prawda? Jestem geniuszem. Jestem geniuszem. Tak, po 5 stakuje niestety. No dobra, żadna strata. Tu sobie podokładamy za to. Tu kabelki, czy te w sumie elektrody. Tutaj już nic nie mamy z tego. Kable są tu. I stąd już chyba nic nie mamy, prawda? A są jeszcze kable na górze. 5 kabelków, ale widziałem jeszcze jeden przedmiot. Jeden przedmiot, którego nie zestakowałem. O właśnie. No i tu już standardzik. Kawa wolframowa, jakieś odłamki kryształu. Spoczy. No widzę, że ja w ogóle tego nie zestakowałem. Jestem głupi. Jestem głupi. No, ale to i tak było po 5 stakowane. No dobra. Mniejsza. Mniejsza o większość. Jeszcze możemy sobie tutaj to włożyć. Cewki włożymy sobie obok. I możemy powoli otwierać. Możemy powoli otwierać. Mamy no, prawie 200 tysięcy. Tylko żeby jeszcze w tej chwili nie zostać okradzionym, będzie dobrze. Ja chyba straciłem ten łuk. Kurde, gdzieś go chyba zostawiłem. Ale jestem głupek. No nic, trudno. Mała strata. I tak nie był jakiś powalający. No, kupujcie, kupujcie. A, to było szybkie. To było szybkie. No dobra, to już nam zarobiło praktycznie. Już jesteśmy zarobieni. Jeżeli chodzi o powrót, już jesteśmy zarobieni. O, doradztwo. Nie. Kolejki się robią. No dobra, sprzedawać, sprzedawać. Czy kupować. Ja sprzedaję. Wy kupujecie? Ja sprzedaję. Dobra, dołóżmy jeszcze to. I to. I reszty już nie dokładamy, bo kryształki nam się przydają. Kryształki nam się przydają jeszcze. Może jakieś doradztwo, ale nie. Ale nie. Fajnie, że już ceny mamy mniej więcej poogarniane. Więc tak naprawdę sobie tylko dokładamy tego towaru i nie musimy już ceny ustalać. No, dawać, dawać. To chyba złodziejaszek jest. On chyba coś zaraz ukradnie. A jednak nie. Jednak sobie poszedł. Ej, to git. Nie no, pięknie. Prawie milion. Prawie milion. Nasze doradztwo. Oczywiście. Doradzimy pani, jak wydać własne pieniądze. Nie ma problemu. No problemo. Dobra, bierzcie tam te dwa przedmioty i kończymy. I powinien być akurat milion.
co ja gadam? 100 tysięcy. Nie, milion. Dobrze mówię. Ojej, dobrze mówię. Milion. O, greedy. Blokowane osiągnięcie. Milionik zarobiony. Fajnie się. Jestem milionerem. Żegnamy. Jaki dzisiaj utarg był? 817 tysięcy. No pięknie. Było warto, było warto. Tylko tak, w tej chwili już mam problemy z stripsami. Idziemy spać do rana. A właśnie. Bo tam coś było pokazane, że niby się przenosi do skrzynki i tak dalej. Ale nie, tutaj nic nie ma jeszcze. Czyli to po prostu znikło. A nie, jest! Przenosi się naprawdę. Fajnie, dobra, to się przenosi. Przynajmniej wiem, jak to działa mniej więcej w tej chwili. To szkoda, że tego nie sprzedaliśmy. Szkoda, że tego nie sprzedaliśmy. Tam było kilka takich przedmiotów. No dobra, mniejsza. Spać. Spać, idziemy spać, bo musimy się ulepszyć. Samego rana musimy kupić tego jednego stripsa. Mam nadzieję, że nas nie policzy, nie wiadomo ile. Chociaż to u niego to tam różnie bywa. To u niego różnie bywa, więc trzeba i tak mniej więcej liczyć na to, że troszeczkę możemy wydać. Dobra, jeden złoty pasek. On ma jeszcze jakieś przedmioty inne. Ale 10 tysięcy nie jest dużo. A jakieś inne przedmioty to ty sprzedajesz? Jakieś pierścionki czy coś? Nic? Nie? No to co mnie oszukujecie, że jakiś pierścień leży, a go nie ma? Oszukańcy. Może sobie porozmawiamy. Teraz zajmują mnie inne sprawy. Wróć za 3 dni, to pogadamy. Ty bankier jesteś kawał... reszta dziada. Dobra, ostatni przedmiot do upgrade'u. Mamy to. 200 tysięcy, spoko. Jeszcze się tylko ulepszyć. I mamy to. Idziemy się ulepszać. O ile nas stać, bo w sumie nie wiem, czy mamy tyle kryształów. Zaklinanie. 128 tysięcy? Chyba nawet zrobimy całość. Pewnie, że zrobimy całość. Zajebiście. Full upgrade. Już nic. Nic tu więcej nie wymodzimy. Tak mi przynajmniej wydaje. 425 tysięcy, dobra. Teraz jeszcze pytanie. Tu już wszystko mamy, tak? W sklepie też wszystko mamy. Czy ja mogę sobie kupić jeszcze jakieś ozdoby od tego handlarza? Chyba miałeś jakieś ozdoby, prawda? Prawda. Oczekują maksymalną liczbę klientów. Hojny napiwek. Złodzieje to mi nie przeszkadzają. Zamówienia. Złodzieje, sklep. W sumie możemy kupić to. Ja to będę szedł na full napiwki. Full napiwki. Kolejny hojny napiwek. O, hojnego klienta, dobra. Szansa na hojnego klienta, zawsze na propsie. No, trochę wydaliśmy. Trochę wydaliśmy, ale jeszcze bym chciał ten łuk ulepszyć. Czy ja mogę ten łuk ulepszyć? Mogę za 512 tysięcy, no dużo. Wydałem wszystko. No ale mi to nie przeszkadza w sumie nawet. Umieść. Tu też mogę umieścić. Mogę.
Czyli są cztery miejsca na umieszczanie, rozumiem, tak? Tak. No i dobra, jesteśmy mniej więcej ulepszeni na maksa. A, jeszcze jedno. Kurde, bym zapomniał. Bym zapomniał. Ale jestem gabcia. Potki. Zapomniałem o potkach. Już bez potek to ja tu nic nie zrobię. No i moi drodzy, tak sobie zrobiliśmy te przygotowania. W sumie mam 45 armorka, 1400 życia. No fajnie, fajnie. Nie powiem, że nie. Jesteśmy już naprawdę dosyć mocno ulepszeni. W sumie na maksa ulepszeni. Już teraz tylko i wyłącznie nasze umiejętności i potki. I potki. Ja bym tych potek zrobił trochę. Tak, tak, tak. Za 13, dobra. I tyle starczy. No i idziemy, może jeszcze na odcinku pójdziemy na bossa? Ej, dobra, to nie jest głupie. Mamy sporo HP. Nie zgit. Czy my w ogóle widzieliśmy bossa ostatniego? Chyba nie. Chyba go nie widzieliśmy. Dobra. I znów się gra przyciszyła. Czyli standard. Widziałem na własne oczy po opuszczeniu przez nas laboratorium numer 105. Jego drzwi pokrył zielony szlam, przepraszam. Badania dowiodły, że stanowi on doskonały nośnik energii wymiarowej. Bosio. A to jest już boss! Po czemu jest cicho? Kula energii. Nie lubię takich bossów. No nie. Tylko czemu jest kurde tak cicho? Czekajcie, dźwięki. O, jest normalnie już. Nie! Jezu, jaki to jest mały ten. Jaki mały hitbox. Ale powiem wam, że chyba jeden z... Nie wiem, jak na razie przynajmniej. Jeden z prostszych bossów, przynajmniej w tej chwili. Już teraz będzie hitował normalne hity, więc... Też może być inaczej, nie? Easy! Unplug the energy! Kolejny bosik pokonany. Fuck yeah. No i mamy kolejny klucz. Mamy kolejny klucz. No nie sądziłem, że w tym odcinku pokonamy bossa, naprawdę. Nie sądziłem. Shit, here we go again. Mamy kolejną skrzynkę. Zobaczymy, co tym razem nas zaskoczy. Historia technologiczna, przewodniki, spawarki... Duperera i jest ring, amulet strumienia energii. Pierścień, który zwiększa poziom zdrowia właściciela, anulując podwójne obrażenia drugorzędnego ataku. Drugorzędnego... Ej, ale to w sumie nie jest złe. W sumie to nie jest złe, bo my i tak nie używamy drugorzędnego ataku. No, chodzi o ten atak. Są podwójne obrażenia niby. Dobra, wracamy. Nie użyłem nawet jednej potki. Kurde, to jest aż niemożliwe. Ale nam się pięknie udało. Pierwszy raz widzieliśmy bossa i od razu go pokonaliśmy. I mamy czwarty klucz do głównego lochu. Ostatni loch. Zbliżamy się chyba do końca tej gry.
Nie wiem, czy to nie będzie od razu bossa. Dziadzia już na nas czeka. Czy dopiero idzie w sumie? Ty nie ten dziadzia. Technostrażnik poległ, a piąte drzwi stoją otworem. Stary Pit miał rację. Niech spoczywa w pokoju. Dokonałeś czegoś, co dotąd nikomu się nie udało. Jeśli poproszę cię, żebyś tego nie robił, żebyś zostawił piąte drzwi w spokoju. Czy mnie posłuchasz? Nikt nie wie, co się za nimi znajduje. Ale widzę ten błysk w twoich oczach. Ciekawość. Nie przestaniesz. Twój dziadek o tym wiedział. Powodzenia, Will. Uważaj na siebie. No niestety, no nie przestaniemy. Nie przestaniemy, bo chcemy ukończyć tą grę jak najszybciej. Czy może nie jak najszybciej, bo w sumie bardzo mi się przyjemnie w to gra. Taka odskocznia, w której nawet mi w miarę dobrze idzie. Może nie jakoś super, ale tak w miarę idzie. Nie powiem, że nie. A w ogóle, ej, bo my tego kondensatora nie mieliśmy. Zostawmy to tu. Tu cen nie znamy jeszcze. No to takie o strumieniu. Dobra, to zostawimy w ten sposób. Na razie starczy. A ja jeszcze chciałbym wam może pokazać ostatni loch, który stoi przed nami już otworem. Nie wiem dokładnie, czego się możemy spodziewać, dlatego tak się delikatnie boję. Ale chodźmy, zobaczymy, jak przynajmniej wygląda piąty, główny loch Moonlighter. W Moonlighter. Chodzimy. Jak to się nazywa? Nieznany loch, pierwszy. Ale dziwny. Ulala. Co to jest? A to co to jest? O kurde. Co tu się działo? Czym jest piąty loch i naszyjnik? Zniszczony. Co tu się działo? Co tu się działo? Czytaj. Dobra, moi drodzy, ale. To już się dowiemy w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a piąty loch i jego tajemnice zostaną odkryte w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.